Cześć, z tej strony I am back, a to jest trzeci odcinek z serii Mountain Blade Warband, w którym będziemy starali się zwiększyć naszą armię na maksa oraz ulepszyć, żeby było można mieć więcej tej armii oraz mieć lepszy ekwipunek. Co się zmieniło? Tylko jak widać cały czas stoję w tym samym... Ojej, gdzieś Misza idzie. Cały czas stoję w tym samym miejscu, w którym byłem i przed filmem jeszcze tak, nie wiem, minutkę poulepszałem sobie wszystkich, których tutaj miałem. Mam więcej szkolnych piechurów oraz dwóch nowych wojowników. Zaatakujemy sobie bandytów. Oni są tam. Farmerzy mi zginą i to na pewno dużo ich zginie. Ale to na szczęście nie jest moje wojsko, to nie przejmuję się. A teraz sobie wchodzimy. I będę musiał znaleźć jakiś turniej, bo jak było widać, to bardzo dużo się na turnieju zarabia pieniędzy. Tam chyba 3000 zarobiłem, czy tam 4000. Dobra. A mnie obiją tutaj. Nie, mnie chyba zabiją. To uciekamy stąd. O, nie trafiłem go. Okej, zaraz tutaj zatrzemy. Dobra, wygrana. Jak myślałem, tylko farmerzy poginęli. Tak, tylko farmerzy. Zbierzemy to, co mi się należy, bo nie mam w ogóle mięsa. Postać, nowy poziom, trzy nowe poziomy. Weźmiemy już charyzmę i przywództwo, by móc mieć więcej ludzi. Oraz potężny cios. A, jeszcze nie mam. No tak, ostatnio był problem z łucznictwem. Dlatego sobie ulepszymy łucznictwo. Myślę, że przy okazji... Nie, bo Wargirowie są słabi, dobra. Poszedłbym do zamku Kuraw i zobaczyłbym tam jakieś tam turnieje. Dobra, Kuraw. Nie, nie ma. Teraz do Kudan. Nie ma. Do Rivadin. Rivadin, z tego co pamiętam, to jest najwięcej turniejów, ale nie ma coś teraz. Zawsze widziałem w Rivadin, jak byłem w Rivadin. Ale może będzie w tawernie. Podróżujący. O, jest podróżnik. Dobra. No dobra. Nie chcę na razie pomagać nikomu. A ja notrze. Ale super. Ale teraz mamy potężną armię. O. Kolejny nordycki wojownik. Kolejny piechur. To wszystko dobra. Będzie weteran, Huskarl już, naprawdę Huskarlowie będą już Siri. Miałem do Siri. Nie mam, ale odwiedzę tawernę, bo może mieć wędrowny skald. Dobra, mamy już pierwszą kawalerię. Ale już więcej nie mogę kupować, bo naprawdę nie będzie mi stać. Dobra, idziemy do Uxhall. Nie, ojej. Tuno.
Jeszcze Praven. Azby nie odwiedzi tawerna. Tutaj odwiedzę. Podróżnik. A, tu tylko uzurpatorzy. Wiem, że kiedyś któregoś z podróżników właśnie znalazłem. Ale to wędrowny skald zawsze ma, gdzie są te turnieje. Odwiedzę sobie tutaj tawernę. Dlaczego szedłem w lewo i w bok? Bo po prostu wtedy szybciej chodzę. O, jest wędrowny minister, ale to chyba on też mówił. Okej, on nic nie mówi o tym, to... O, Nizara ominęłem. Nizara sobie na pewno zaklipuje, bo to jest bardzo fajne. Dobra, 300 denarów. Teraz będziemy mogli mu go jakoś ubrać. Ale na pewno będę musiał zdobyć pieniądze. Tego ukradnę bydło. No i zaatakujemy wroga. Kawaleria za mną. Górscy bandeci chyba nie mają tych łuczników, jak mi się dobrze, tylko leśni chyba mają. No i korsarze. A nie, myliłem się. No nie rzucają, tylko dobra. Mogę sobie wziąć ręczny topór. Nie mają, o kurde. Kurde, idźcie ode mnie. Idź, koniu głupi. Ale chciałem go ja zabić, ale dobra. Jest. Jeden zraniony najemny jeździec. Oraz ogromne zarobki. Jednego zranionego mogliśmy dostać. Ojej, nie mam miejsca. Teraz szybko do Veluki. Do Irkali jeszcze mogłem wstąpić. No ale uda mi się im tygodniowe koszty zapłacić. Jak są morale? Wysokie. Myślę, że piechun. Piechowczyni. Tutaj wojownik.
Idę wszyscy. Kala, chodź tu. Później do Jalen. I do wszystkie wielkie miasta w Rochodokach. Nie ma nic, ale może być. Jeremus i Bahestor, wartownik. Nie ma nic, co nas interesuje, dlatego z powrotem idziemy do Jalen. Później Sharis i reszta wielkich miast. Nie ma. Kawerna. Nowo. I ludzie. Mnie to tak wkurza, bo ja ich tak będę potrzebował później. Charis, idę po ciebie. Dobra. Nie ma nic, idę do tawerny. Chłop tylko. O, czyli jest wioska atakowana. I Limsal. Ilu 20? To Essa. Za mną kawaleria. Ja nie lubię pustynnych bandytów, bo oni zawsze mają kawalerię. A ja nie lubię kawalerii zbytnio walczyć przeciwko niej. Bo wtedy trzeba robić, na przykład na polu bitwy trzeba bardzo dobre robić taktyki. Bo jak kawaleria bije się, na przykład lekka, to już ohoho. Lekka, no sama nazwa mówi, że jest taka jakaś średnia. Ale tak naprawdę jest potężna. Jak ktoś umie się posługiwać lekką kawalerią, tak i zabojować nawet ogromną bitwę. No i wygrana. Nawet chyba farmerzy nie zginęli. No. Bierzemy. Mu się przyda. Widzę, że bardzo jedzą takie mięso. Teraz lecę do Durkuby. Gierowiej, kranoczka rygicki. Nie mam tutaj. Wernao. Zasadzka. Skąd ja to znam? Ale kto by chciał mnie zabić? Jeszcze z nikim nie mam złych stosunków, więc... Jeszcze oczywiście. Gdzie jesteś tu? Chodź. O, 100 denarów. Ojej. Tawerna. Podróżnik. Dusznik, no to nie. Maratibar, jej, mi zostało i cały ponad Kerkicki. Nie ma, tawerna. O, jest wędrowny turbador oraz chłop. O, są. Dobra, chłopie, nie pomogę ci, bo lecę do Tulgi. Na ucztę. Ucztę krwi moich wrogów. Zobacz uczestników. Dobra, dużo jeszcze będzie walk. Dlatego stawiam na siebie 100 denarów. I walczę w następnej rundzie. Brenyrtana. O nie, tylko to mam. Najgorsze, co może być. To nie umiemy rzucać tym.
Chyba X-em mogę zmienić, nie. O jest, dobra. Może to jest teraz bardzo krótkie. Zabiję go, to może będę miał chociaż łuk. Jest. Nie będę miał łuku, ale będę miał mieczek. Sztylet srebrny. Ale jestem też u khanatu kyrgijskiego, to będą sama kawaleria. No chyba, że mi się poszczęści. Jest. Jeszcze dwóch zostało. Zabita. Chodź tu. Dobra. Na siebie 100 denarów w następnej rundzie. Jak widać, bardzo dobrze, że sobie ulepszyłem strzelanie z łuku. Ups, tym kupiknem. Dż, trafione. Jest. Chodź tu. Wygraliśmy, dobra. Postaw na siebie. Jeszcze troszkę będzie tej walki. Ale przy następnej rundzie. Traf. No kurde. Jest.
Jest, zabity. No zrzuć. A? Teraz tutaj powinniśmy zjechać. Dobra. Myślę tylko tam niebieski. I będzie wygrana. Łucznik gin. Dobra, wygrana. Postaw na siebie 100 denarów. Zobacz uczestników. No to jeszcze gdzieś tak dwie rundy. Headshot. Nie, bez headshota. Okej. Papa. Panią go zabije. Odsłonił. A. Wyżej. Stój. Stój w miejscu. Bo ci konia zabije. Masz konia zabijać. Okej, teraz go tutaj trzeba zabić. A już nie mam więcej pieniędzy, więc nie mogę zbytnio się postawić. Dobra, potem już będę walczył sam. A sam. Jest! Trafienie w głowę. 10 denarów jeszcze mam. Tanier Khan. Król. Tam wódz. Nie wiem, jak tam mają w Chinach. No nie wiem, czy to są zbytnio Chiny, albo Chiny zbytnio nie jeździły na koniach. Najbardziej miały piechotę stworzoną do walki ziemnej i mieli, nie mieli zbyt dobrze obronionej piechoty, tak jak tutaj. Tam chyba gdzieś 30% wojska było uzbrojonych dobrze. Gdzie mamy pana Daniel Khan? Tutaj. Jestem I am back, bo oczywiście nikt jeszcze nie nazwał mojej postaci. No. Chciałem coś zapytać. Nie, to było. Masz do mnie jakieś zadania? Nie. Dobra. No i Antirida, jestem I am back. Możecie sobie przeczytać. Ajajaj. Nie, nie to tylko informacje. Z Burglen.
Mam szczęście. Jest Burglen. Informacje. Wakacje. Nie, to nie jest Bulugur. Burglen. Królestwo Sławi. Gdzieś jest niedaleko Dirim, tam jest Burglen, dobra. Nie macie nic do jedzenia? Mam 3000, tak? Myślałem. Kurczaka macie. No zbroję mnie jeszcze raczej nie stać zbytnio. Dobra, lecimy do Burglen. Chodź do centrum wioski. Teraz trzeba go poszukać. Więc jak go nie znajdę, to będzie źle. Ojej. Dobra, przepraszam. Dobra. Tutaj nie wiem, czy go znajdę teraz. Czekaj, tutaj gdzieś powinien być. To jest starszy wioski. Aha. Jest możliwość taka, że go teraz nie znajdę i on nie będzie w Burglen, tylko gdzieś dalej. I to jest właśnie problem. I chyba lepiej będzie. Chciałem coś zapytać. Ważne. Dobra, to znajdziemy go w następnym odcinku. Dlatego trzymajcie się. Cześć.